mBank przeanalizował transakcje kartowe swoich klientów, by sprawdzić, jak przedsiębiorcy korzystają na rozgrywanym aktualnie turnieju Euro 2016. Przeanalizowaliśmy miejsca, które oferują transmisję meczów oraz miejsca, które tej transmisji nie oferują. Sprawdziliśmy też, jak różnią się dni, kiedy gra polska reprezentacja, od dni, kiedy Polska nie gra, a także różnice między weekendem a dniem powszednim. Okazało się, że przedsiębiorcy oferujący transmisję meczów w swoich lokalach notują nawet trzykrotny wzrost obrotów. Szczególnie dużą popularnością cieszą się mecze biało-czerwonych rozgrywane w weekend. Mecze, kiedy polska reprezentacja nie występuje, cieszą się nawet dwa razy mniejszą popularnością. Drugą grupą przedsiębiorców, która potencjalnie najbardziej korzysta na rozgrywanym aktualnie turnieju, są taksówkarze. Okazało się, że dni, w których rozgrywane są mecze, są tak zwanym małym weekendem. To znaczy, że taksówkarze obserwują wzrost zapotrzebowania na przyjazdy nawet o 1/3 porównywalny z weekendem. To znaczy, sugerujemy dla najbardziej przedsiębiorczych taksówkarzy słuchanie meczów radio i wyjechanie w ten dzień na miasto, spędzanie tego dnia za kółkiem, ponieważ mogą oni skorzystać na zwiększonym zainteresowaniu i popytu na przejazdy. Mecze polskiej reprezentacji przyciągały około 2 razy więcej kibiców niż mecze, w których biało-czerwoni nie występowali. Przyciągali też osoby, które na co dzień nie interesują się aż tak piłką. Często była to dla nich pierwsza wizyta w tego typu miejscu, w pubie oferującym transmisję meczów. Skoro raz przyszły, jest duża szansa, że wrócą, a efekt euro przeciągnie się jeszcze długo po zakończeniu turnieju.